Trzecie zwycięstwo. Głównie na liniach. Ja się chcę odwołać, to jest coś, co tobie powiedziałem jeszcze przed wejściem, coś, co Mycha powiedział i uważam, że to będzie bardzo ważny czynnik. Linie będą nam definiowały to, na ile w ogóle Devil's One będzie mogło skorzystać z kompozycji, którą sami wybrali. Rabel, czy zostanie zaskoczony? No tutaj chyba co najmniej błysk musi zostać spalony, prawda? Asekurowany co prawda przez Knighta, ale tutaj slow nałożony. Jest to prawda pierwszy stack z pasywki, żeby tego biegać szybciej, ale Rabel będzie martwy! Ale dlaczego flashuje Rabel w takim momencie, żeby Galio dodatkowo miał mniej do powiedzenia? Ten Galio i tak będzie użyteczny na swój sposób, prawda? Robertos przed szóstym poziomem. Gdyby tutaj szóstko udało się wbić, to nagle z ultimatem można szukać i to na pewno bardzo istotna rzecz, którą trzeba trakować. Rabel trochę się zagubił. Flash oj, nie! W skutkach tak nie można, nie można błyskać. Erka zupełnie bezużyteczna, on musi tutaj być martwy, prawda? Robertos jeszcze podbicie i zabójstwo dla Domolesa. Agro! Ale że nie jest w stanie się urwać z mida. Że nie jest w stanie zagrać swojej erki z kimś. To jest prawdziwy problem, chyba że teraz właśnie podwierzę i zupełnie jakbym nie usłyszał. Był w stanie się odwdzięczyć pięknym za nadobne, za cały ten czas bycia niszczonym przez swoich oponentów. Rabla, on sam pogoni wściekników. Jeszcze pali się, polskiego koza. Double kill na holenderskiego junglera. Że to 127 stworów do 93 zaledwie. Nie, ej, to jest zabójstwo. I Rabel pójdzie tu chyba podwierzę, co? Flash jeszcze do przodu, Shadowas też tutaj musi paść. Za proste. Okej, Shadowas przynajmniej jeszcze miał flasha, a dodatkowo sadzonkę, która pozwoli mu uciec. No ale co? Jakby w tym samym wieża, w tym samym momencie wieża na midzie wzięta. Topie. Przed chwilą chyba. Chyba przed chwilą. Sidmivak. Co tu się... Ależ wy spajkowali. Nie no, teraz nie. Jeszcze Roberto spada w krzaku zagłady Polaków. Zobacz. Jak to kiedyś określił Veggie. Tacie, który wydraftował Devil's One. Oni... No mówiliśmy o tym, że chcą engage'ować tak jak na przykład teraz, ale raz jeszcze. Nie, to jest nielegalne! To jest... Okej, to będzie jeszcze Lotten będzie martwy. No na 100%. Okej, przede wszystkim, Lotten w tym momencie na własnej skórze odczuł, że postacie w LoL-u są bardziej wytrzymałe. Sporo obrażeń zrobiło to dekoli. Ja mi wasze plan to robi? Na plecy! Oni się bawią po prostu. Oni się bawią. Przed meczem na social mediach Devil's One wstawił posta. Hihi! Farming Simulator! Nowa gra, widzieliście to Agro? Wzięli kompozycję, która przegrywa na scaling. Jeżeli Agro wygra to spotkanie, są na naprawdę niezłej drodze do tego. Tak wydaje. O, no i co? No i co? No i nie wyjdziesz, no jesteś... Czekaj, czekaj! Promiski upadł, zahaczony. Dalej cztery smoki oceanicze są po prostu bardzo silne, nie wspominając już nawet o samej duszy. A zobacz, jak szczelnie tak? Broniona jest ta rzeka. Tak, jak tutaj podejść? Sporo obrażeń wpada w tym momencie na głowę Shadowasa, ten jeszcze ogłuszony klatka, i klatka. Powinien być martwy. Roberto na miejscu, zobaczył, doskoczą tutaj wszyscy zawodnicy Devil's One. To jest to combo, o którym możemy powiedzieć. To jest ta jednolita gra, o której mówiliśmy, widząc tę kompozycję. Ostatecznie gdzie są obrażenia? Zupełnie jakby ich nie było. A Agorok cieszy się, że ostatecznie to przeciwnicy przychodzą do nich, bo tu pojawi się klatka, tu pojawi się tsunami od nami, tutaj pojawi się również po prostu The Calling od Luciana. Ma opcji wejść do pit. W takim razie pytanie, zaraz po tym, kiedy na pewno ten baron zostanie wzięty, przeczekują zawodnicy Agro Rogue, upewniają się, ale ten baron ma mało punktów zdrowia i mało to brakowało, wydaje mi się, żeby to ostatecznie był steal ze strony Devil's One, bo Agro Rogue wygrywają ma. Tak, i myślę, że nawet play-iny. O dobra, bardzo ambitnie ze strony polskiego koza i patrz, który raz już widzimy takie wejście? Trzeci czy czwarty? Nie wiem. I za każdym razem kończy. Kończy tak samo. Nie, nie. Tym razem lepiej. Tym razem udało im się zrobić dwa zabójstwa. Nie da się zabić Lili, okej? Okay? Patrzmy na Lilię, patrzmy na to, co tutaj się dzieje. Liczymy na jakieś kwadrakilla potencjalnie. Sidmivak zdecydowanie był w takim miejscu. Swoją drogą 5-1-6, tak? Jest LDR, jest, są nawory Quickblade'y. Fajny build, każdy wydaje mi się Gangplank Enjoyer, a lubi się czymś takim pobawić, ale bawiło się również Agro Rogue. I na początku tej gry wspomniałem o tym, że być może dostaniemy coś innego niż w mapie pierwszej dzisiejszego dnia Ultraligi. Niestety jednak w żadnym wypadku. Znaczy dostaliśmy, bo jest 7 eliminacji, a nie jedna dla drużyny przegranej. Natomiast tak, Agro Rogue nie pozostawiło tutaj złudzeń, kiedy weszli na odpowiednie obroty. To